Dzień dobry, już się połączyliśmy właśnie. Za chwilkę dołączy do nas Marcelina, także chwileczkę jej damy, żeby mogła wejść i zaraz zaczniemy wspólną transmisję. Oczywiście live'a zapiszę tak jak zawsze, więc będziecie go mogli sobie później odtworzyć. Mam nadzieję, że dzisiaj już jakoś będzie dobra nagrania, także oby później się udało wrzucić. O, dobra, zaraz Marcelina, myślę, że się połączy. Dobra, okej. Hej. No coś się dzieje. Halo, halo. Halo, halo, słychać mnie? Słychać, ale nie widać póki co. Aha. To spokojnie, bo wszystko słychać, ale nie widać. Jest czarne. Teraz? Dalej nic nie widzę, przynajmniej ja. Jak coś to napiszcie, czy widzicie też Marcelinkę. Okej. Nie wiem. To może spróbuj się wyłączyć, jak coś, najwyżej drugi raz, bo też okej, tak dobra. Dobra, to jeszcze jestem chwilkę sama. Marcelina będzie próbowała się dołączyć. A słuchajcie, tak jak zapowiadałam, dzisiaj będzie troszkę o masażu Kobido. Miałam przyjemność doświadczyć na własnej buzi właśnie tego masażu. Także powiem Wam, że ciekawe doświadczenie. Tak jak mówiłam Marcelinie, tak naprawdę nigdy nie miałam w ogóle żadnego masażu twarzy, więc to było dosyć ciekawe, jak mi tutaj wszystko próbowała wyliftingować. A efekty były, także o tym Wam też opowiem potem. Okej, i jak teraz? Słychać, ale nie widać. O matko, nie wiem, co się dzieje, dlaczego? No próbuj tam coś, jakąś kamerkę może włączyć, czy coś. Dobra. Widzimy tylko czarne. Spokojnie, może damy radę zaraz. Nadrobimy wszystko. Może masz obróconą kamerkę czy coś? Dobra, dajcie nam chwilkę. Za problemy techniczne przepraszamy. Zaraz spróbujemy to jakoś podziałać. Dobra, jeszcze zostałam sama, to będę nadrabiać, słuchajcie. Więc tak, ja w ogóle się bardzo zainteresowałam tym masażem Kobido, ponieważ to jest japoński masaż, ale wiąże się z przepływem energii życiowej chi, więc dla mnie to też było takie, od razu mi coś zaświtało odnośnie medycyny chińskiej. Też znalazłam jakąś jedną legendę, która się tyczy właśnie tego, jak powstał masaż Kobido tak naprawdę. Więc też Wam później opowiem. Mam nadzieję, że uda się połączyć z Marcelinką, żeby tego nie odwoływać. Także jak Wam w ogóle wrzucałam w którymś dniu na story, Marcelinka mi właśnie wykonała taki masaż. Masaż trwał prawie 1,5 godziny, więc powiem Wam, że... Czekajcie, akceptuję. Więc też dosyć długi masaż, ale naprawdę bardzo odprężający. Fajna sprawa. No i jak? To samo jest. Kurczę, nie wiem, bo ja siebie widzę w kamerce, więc przedni ekran jest działa, więc... Czyli ty teraz widzisz i siebie, i mnie, tak? Tak, tak, dokładnie tak. To dajcie znać, kto jest, bardzo Was proszę, czy wy widzicie tylko mnie, tak jak ja, czy widzicie obie osoby? Bo to widzę, że parę osób z nami jest, to jakbyście dali znać, to będę bardzo wdzięczna. To najwyżej będziemy po prostu, skoro ty widzisz dobrze, to może coś u mnie się podziało. I po prostu no, spróbujemy tak podziałać, żeby tego może nie odwoływać, bo nie wiem też jak ci tutaj pomóc. Na razie nie widzę żadnych komentarzy. Okej. Bo teraz odwróciłam kamerę i zmieniło się coś, czy nie? Nie, ja cały czas widzę ciemno.
Widzę tylko siebie na połówkę teraz po prostu. Okej. Także bardzo bym Was prosiła, dajcie znać, kto jest z nami, czy widzicie jednocześnie mnie i Marcelinę, czy tylko mnie, jak ja siebie widzę. To by było dla nas pomocne, no ale i to tak sobie zaczniemy, to, że tak powiem, ja będę wyglądowo nadrabiać, a Marcelinka będzie Wam przekazywać wiedzę, bo wiem też, że później Marcelina ma jeszcze pacjentkę, więc nie chciałabym tego jakoś bardzo przedłużać. Dobra, może w międzyczasie coś się wykluje. Trudno, wczoraj były jedne problemy tego techniczne, się nie spodziewałam. Musimy sobie jakoś z tym poradzić. Spokojnie, nie ma co się stresować i tak się czasami zdarza, różne sprawy tutaj są. Dobra, Marcelinka, to mówię, ja będę wyglądowo nadrabiać, a ciebie bym bardzo prosiła, żebyśmy sobie zaczęły. O, jest informacja, nie widać Marceliny. Dobra, czyli mam jakby, mamy okay. To samo. Ja się... Dobra, może w międzyczasie... Ewentualnie mogę ze swojego prywatnego się połączyć, może będzie inaczej, nie? Tylko, że to wtedy nie będzie transmisji. No to spróbujmy ostatni raz, dobra. Spróbujmy się tak podłączyć. Ja ze swojego prywatnego konta się połączę, okej? Okay? Dobra, okay, dobra. Spróbuję. Okej, dobra, nie widzę, że tak właśnie myślałam, że tylko mnie. Musicie nam wybaczyć, no czasami się tak zdarza, jeżeli chodzi o takie sprawy techniczne, a ja Wam szybko może tą legendę opowiem, żeby tutaj Was zabawić troszkę na początku. Słuchajcie, więc było dwóch masażystów, którzy jakby jeden masażysta robił masaż taki bardziej relaksacyjny, odprężający, a drugi taki bardziej liftingujący, taki, który wchodził gdzieś tam bardziej głęboko w twarz, w mięśnie. Jak teraz? O, jest, jest! Cudownie. Ja sobie tutaj tak wystawię. Dobrze, pani Renatka to jakoś później udostępni na profil studia, a... Dobra. Super, bardzo się cieszę. Dobra, Marcelinka, to ja tylko dokończę, bo zaczęłam tutaj o tej legendzie mówić. Jasne. I zaraz oddam Ci głos. Czyli właśnie był jeden masażysta, który robił taki masaż troszeczkę właśnie relaksacyjny, odprężający, a drugi bardziej tak wchodził w głębokie, powiedzmy, mięśnie czy te powięzi twarzy. No i tak naprawdę konkurs nie został rozstrzygnięty, który masażysta jest lepszy, który daje lepsze efekty. No i to jest właśnie legenda, bo opowiadam o tym, skąd się wziął masaż COVID-u. Bo doczytałam właśnie, że oni połączyli swoje siły i stąd właśnie jakby masaż jest jednocześnie liftingujący, odprężający i troszeczkę bardziej wchodzący w jakieś tam głębsze sfery naszej twarzy. Dobra, tyle, ja się nagadałam, cieszę się, że Ciebie widzimy. Więc tak, szybciutko Wam przedstawię. Marcelina pracuje w studio Figura Krowodrza na Głowackiego i numer byś mi tylko przypomniała? Głowackiego 4. Głowackiego 4, tak. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ właśnie możecie masaż COVID-o dostać pod tym adresem. Czyli Marcelina właśnie w tym miejscu te masaże wykonuje. Oprócz tego jest masażystą, takim profesjonalnym. Ja też miałam przyjemność, że mi wymasowała troszkę tutaj moje barki, plecki i tak dalej, także naprawdę zna się na tym, co robi. Dlatego jeżeli chcielibyście trochę Was dzisiaj zainspirujemy tym masażem COVID-o, to właśnie możecie na Głowackiego 4 się umówić i Marcelina Wam wykona. No ja potem będę opowiadać o tym, jak ja to jakby odczułam, ale zacznijmy sobie pomalutko, dobra? Czyli od początku jakbyś mogła nam omówić troszkę, co to jest w ogóle ten masaż COVID-o i z jakich faz się składa. Okej, więc masaż COVID-u jest nazywany nieinwazyjnym liftingiem twarzy. Wywodzi się z czasów cesarstwa Japonii, był kiedyś dostępny tylko tak naprawdę dla rodziny cesarskiej. Masaż składa się z masażu twarzy, szyi, dekoltu, ale też głowy, karku, pleców, a nawet są ramiona tutaj włączone, więc masaż no, tak naprawdę można go nazwać rytuałem, więc bardzo przyjemny, bardzo relaksacyjny. Jeśli chodzi o te fazy, to tak naprawdę na początku musimy tak zrelaksować tak, pacjenta, więc jest taka faza przywitania, gdzie ten pacjent się mocno relaksuje, mocno odpręża, gdzieś tam
wpływa i to już jest fajne, bo te napięcia mięśniowe już wtedy nam schodzą z ciała tak naprawdę, więc to już jest pewnego rodzaju efekt i rezultat, tak? Więc to jest bardzo przyjemne. Później jest troszkę mojej pracy, bo ja muszę ocenić stan skóry, jakość skóry, jak te mięśnie wyglądają, gdzie najbardziej się skupić, tak, czy to na przykład okolice czoła, czy bluzdy nosowo-wargowe, czy bardziej policzki, czy okolice oczu, więc robię taką fazę mobilizacji. Następnie są elementy takiego masażu relaksacyjnego, gdzie ja pobudzam już delikatnie te tkanki, gdzieś tam dotleniam je, więc to też jest mega przyjemne. A następnie no, bardzo kluczowy element, czyli drenaż limfatyczny. Tak, więc tutaj działamy na limfie, która jest płynem tkankowym, ona transportuje białka, tłuszcze, ale też toksyny. Więc nadmiar tej limfy no, powoduje różne zastoje, może powodować oczami tak naprawdę. Więc tutaj po tej fazie, jeśli dobrze ją wykonamy, można już zobaczyć pierwsze efekty, tak naprawdę. Czyli rozjaśnienie skóry, takie już odświeżenie skóry, właśnie mogą zejść kraśnice spod oczu, oko się może otworzyć, no i cała ta opuchlizna. Tak, i powiem Ci, że ja właśnie tego doświadczyłam, bo to było też ciekawe, że jak Marcelina mi wykonywała właśnie już tą jakby kluczową fazę, to robiłaś to tylko na połowie twarzy, prawda? Pracowałaś na jednej części, więc po skończeniu jakby tej jednej części twarzy dałaś mi lusterko i my sobie mogłyśmy porównać od razu, ale prawda? To jeszcze nie teraz. To dopiero po, jeszcze nie teraz. To lusterko dałam Ci po tej już fazie liftingującej, tej kolejnej fazie, gdzie ja już użyłam mocnych ruchów, właśnie takich mocno liftingujących, gdzie wchodziłyśmy w głębsze partie mięśni, głębiej w te tkanki. No i tutaj już mogłaś poczuć właśnie ruchy tam oklepywania, szczypania, opuchiwania. Delikatnego. Bo się wyżyłaś na mojej twarzy tak naprawdę. Dokładnie tak. Więc i tutaj tak, pracujemy sobie najpierw na jednej części ciała, znaczy jednej połowie twarzy i właśnie patrzymy sobie w lusterku i możemy zobaczyć, jaka jest różnica między jedną połową, a drugą połową twarzy tak naprawdę. Tak, właśnie to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo tak naprawdę tylko manualnie tutaj wykonywałaś, prawda? A już zauważyłyśmy, że tutaj przy brodzie troszeczkę poszło do góry i tak samo policzki, że mi się podniosły. Więc faktycznie no, można było to bez żadnych zabiegów jakiś taki bardziej ingerujący zobaczyć. Także faktycznie, no powiem Wam w ogóle, że masaż jest bardzo, bardzo przyjemny. Że wbrew pozorom, jak tam chodziłaś gdzieś faktycznie głębiej, to nie było takiego miejsca, że mnie to boli, ale może też wynikało na przykład, chociaż Ty na przykład mówiłaś, że czujesz różnicę między na przykład jednym policzkiem a drugim, prawda? Natomiast mnie to w żaden sposób nie bolało. Chyba, że gdzieś by faktycznie gdzieś przepływ tej limfy może był zahamowany, czy coś, to mógłby ktoś jakoś odczuwać to? Raczej masaż jest bezbolesny. Te ruchy są takie intensywne, ekspresyjne, ale raczej masaż sam sobie nie powinien być bolesny. Tak, raczej to jest ta forma relaksu i odprężenia. Tak, także fajne jest to, że on też trwa właśnie 1,5 godziny. I powiem Ci, że było dla mnie dużym zaskoczeniem, że tak naprawdę wyszłam praktycznie, miałam oliwkę na włosach, że właśnie bardzo tutaj też pracowałaś na głowie, że właśnie zahaczałaś tutaj o te barki. No i też ciekawe było, że ja Ci od razu potem napisałam, że mi tak naprawdę wróciła ruchomość szyi, czyli ja mogłam po prostu się obracać, gdzie przyszłam na masaż twarzy tak naprawdę, a nie spędziłaś bardzo dużo czasu, jeśli chodzi o te barki, natomiast jakby całościowo to wszystko po prostu mi strasznie, strasznie ulżyło. Tak. No i tak naprawdę no, w okolicach tego karku czy barków no, to jest kilka elementów, kilka ucisków, kilka przygłaskań, więc tego nie ma dużo, ale w połączeniu z całością no to można zobaczyć, że ta ruchomość tych stawów tutaj w obrębie szyi jest dużo, dużo lepsza, tak, i to jest, no nie tylko Ty mi to powiedziałaś, że tak powiem, to bardzo, bardzo często ta opinia jest, że o, mogę ruszać głową, nie, więc... Tak, to ciekawe.
Tak. Więc super, no, dobra, czy my te klasy wszystkie omówiłyśmy, czy jeszcze coś pominęłam? Na sam koniec jest też taka faza wyciszenia, tak? Jak już te tkanki są rozgrzane i gdzieś tam pobudzone, no to musimy je na koniec wyciszyć. I tutaj też się stosuje pewne elementy masażu relaksacyjnego, ale też akupresury, tak? Czyli pewnych ucisków, które powodują jakby uwolnienie energii z naszego organizmu, tak? Więc to są też punkty jakby, nie, że ja sobie gdzieś tam wymyślam, a tu sobie ucisnę, tam sobie ucisnę, tylko konkretne punkty w konkretnych miejscach, tak? Które mają naprawdę duże znaczenie. Tak, więc my nawet jak rozmawiałyśmy o tym przepływie energii, prawda, życiowej, że ja jakby najbardziej byłam zafascynowana, to właśnie mówiłam do Marceliny, że jeżeli ktoś w to wierzy, to właśnie ta końcówka naprawdę spowoduje to, że człowiek poczuje, jakby ta cała zła energia z niego odpływała. Ale jak ktoś nie wierzy, to po prostu jest tylko taki fajny masaż, faktycznie liftygujący, ale tutaj nie wchodzimy jakby w takie sfery przepływu energii, prawda? Tak, energię zostawiamy dla każdego indywidualnie. Dokładnie tak. Super. A powiedz mi, Marcelina, jakich efektów tak naprawdę możemy oczekiwać po takim masażu? W sensie, jak przychodzi do Ciebie klientka i mówi, że właśnie chciałaby się zapisać, to powiedz mi, jak byś ją mogła przekonać, jaki efekt możemy uzyskać po takim masażu? No to na pewno rozluźnienie mięśni, tych mimicznych twarzy, tak? Przez to, że ten masaż jest dosyć intensywny, to tutaj rozluźniamy te mięśnie, a co za tym idzie, no ta cała nasza twarz może się zmienić, tak? Więc możemy sobie popracować tutaj na owalu twarzy, że te rysy twarzy będą bardziej widoczne, możemy spłycić bruzdy nosowo-wargowe tutaj, może się mogą się oczy otworzyć, tak? Właśnie gdzieś tam spłycić możemy te zmarszczki tutaj wokół oczu, czy poprzecznie czoła, więc to jest taki rozluźnienie tych mięśni, ale przy tym lifting twarzy, o, że tak powiem. Więc to na pewno, to na 100%. Na pewno takie odświeżenie skóry, że ta skóra będzie rozjaśniona, bardziej promienna, no jednak dotlenimy te tkanki, więc tutaj ten efekt na pewno będzie widoczny. Z takich jeszcze fajnych efektów to pobudzamy fibroblasty, które są odpowiedzialne za produkcję kolagenu, tak? Więc możemy się poczuć młodsze. Odmłodzić się możemy, więc to też. Możemy też pobudzić takie wchłanianie też substancji aktywnych, tak? Bo każdy masaż wykonujemy czy na jakimś serum, czy na olejku, więc przy tym masażu wtłaczamy te substancje aktywne, no i za tym idzie no, lepsza jakość skóry, lepszy wygląd tej skóry, więc to z takich najważniejszych. A jeśli chodzi o na przykład takie lecznicze aspekty, to na pewno możemy zmniejszyć bóle głowy, tak? Jeśli borykamy się z migrenami, to tutaj fajnie możemy zadziałać. Jeśli miałyśmy porażenie tutaj nerwu twarzowego, tak? Jeśli borykamy się z jakimiś skutkami tego porażenia, to też możemy fajnie podziałać, zaktywizować też właśnie te miejsca. Możemy, jeśli ktoś się boryka z bruksizmem, to też fajnie przynosi efekty. Więc tak naprawdę ten lifting to jest taki efekt uboczny. Dokładnie. Jeśli chodzi o te aspekty lecznicze, to też jak najbardziej właśnie, czy rozluźnienie mięśni, tak, w obrębie szyi, karku, głowy, to też przede wszystkim. No i na pewno można się dowiedzieć, czy ma się suchą skórę, prawda? Bo ty mi powiedziałaś, że mam suchą skórę, bo bardzo dużo olejki się kłania, więc to też taka ciekawostka. Tak, to też taki mały aspekt. Tak. Dobrze, a powiedz mi teraz tak naprawdę, jaka jest zalecana jakaś taka ilość powtórzeń, ilość serii, którą faktycznie warto wykonać, albo na przykład potem jakieś takie serie przypominające, jak to wygląda? Zaleca się 6 do 8 zabiegów. I taką serię raz w tygodniu i później masaż przypominający raz w miesiącu. I taką serię 6 czy 8 możemy sobie powtórzyć 2 razy do roku. Więc to jest takie ogólne zalecenie.
Super. To na pewno wiemy, że znaczy inaczej, ja jednorazowy efekt miałam też od razu, natomiast no nie utrzymuje on się, prawda? Bo niestety no nie jest tak, że się utrzymuje. Dobra, teraz musimy przejść, wydaje mi się, do bardzo ważnej kwestii, czyli czy są jakieś przeciwwskazania, albo jeżeli jakaś osoba, nie wiem, z czymś by do ciebie przyszła, to na pewno byś się nie podjęła takiego masażu. No tak, no to na pewno jakieś ostre stany zapalne organizmu, tak? Czy wysoka gorączka, czy ogólne złe samopoczucie. Jeśli borykamy się z epilepsją, to tutaj też jest to przeciwwskazanie. Jeśli mamy jakieś rany, tak? Czy trądzik różowaty, czy pospolity, jakieś takie duże wykwity, tutaj niestety też musimy odmówić, żeby nam się to nie rozniosło. Ciąża, karmienie piersią, to też jest bardzo ważne. Jeśli chodzi też o zabiegi z medycyny estetycznej, czyli różnego rodzaju wypełniacze, czy botoks, czy kwas hialuronowy, czy nici liftingujące, no to tutaj do 6 miesięcy, do 3 na pewno, a nawet do 6 musimy odczekać, żeby tego nie rozpuścić, że tak powiem, tak? No to są zabiegi przeciwstawne, więc tutaj też warto o tym pamiętać. Jeśli chodzi, nie wiem, na przykład o problemy z sercem, z nadciśnieniem, to też jest bardzo ważny aspekt. Teraz w lecie, jeśli mamy mocno opaloną skórę, to też warto sobie zwrócić uwagę, że niestety musimy poczekać, aż gdzieś ta skóra się zregeneruje i wtedy, nie? Więc to z takich najważniejszych. Są też takie sytuacje, gdzie możemy zrobić masaż relaksacyjny z elementami COVID-o, tak? Czyli też jakieś tam godzinę poświęcić na ten masaż twarzy, czy właśnie jakieś masaż tutaj elementu karku i pleców, ale my mniej użyjemy tych chwytów takich typowo liftingujących i intensywnych. Więc to też jest opcja, ale to już jest indywidualnie do każdego klienta, pacjenta. No tak, czyli tak naprawdę przed wykonaniem takiego masażu powinno się też taki wywiad przeprowadzić, powiedzmy, tak jak ja to robię, prawda? Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. I tak jest najlepiej, no wtedy wszystko wychodzi. Dokładnie. Żeby też no, po prostu komuś nie zaszkodzić, a ktoś może przyjść i nawet nie przyszłoby mu do głowy, że to, z czym przychodzi, czy właśnie z czym się boryka, że mogłoby być przeciwwskazaniem, prawda? Tak, tak, dokładnie tak. Więc tutaj. Okej, to teraz, jak były przeciwwskazania, to przejdźmy do wskazań. Czyli kiedy byś na przykład poleciła, że faktycznie warto to zrobić i dla kogo taki masaż jest najlepszy? Na pewno każdy powinien sobie spróbować masażu COVID-a, bo jest to niesamowity relaks i przyjemność, więc naprawdę masaż COVID-a może być dla każdego. Ale jeśli chodzi o takie wskazania, no to osoby z wiotką skórą, z jakimiś większymi zmarszczkami, bruzdami, z właśnie bólami głowy, czy tutaj jakieś zmęczenie, właśnie duże napięcia w okolicach karku czy głowy, to na pewno też przede wszystkim. Więc duży stres. No i mamy czyli dużo takie stresu. Rozładowanie też emocji tak naprawdę przez to wszystko. No i faktycznie, że ta zdrowa energia przepłynęła przez nas. Tak. Więc to na pewno to. Dobra, słuchaj, i wiem, że przygotowałaś dla nas też kilka ćwiczeń z takiego automasażu, czyli powiedzmy jogi twarzy. Chciałam się też właśnie ciebie zapytać, że na przykład jak ktoś powiedzmy chodzi na te 6 serii, to czy jakby taka joga twarzy domowa byłaby podtrzymaniem, czy można też jakby przesadzić z bodźcowaniem tych naszych mięśni, czy tam powięzi twarzy? Krzywdy sobie nie zrobimy tymi ćwiczeniami, więc połączenie jedno z drugim wzmoży te efekty i utrzyma te efekty najdłużej, na dłużej tak naprawdę, bo też pracujemy na mięśniach, więc wzmacniamy te mięśnie tak naprawdę bardzo prostymi ćwiczeniami, ale żebyśmy sobie zaszkodziły, to na pewno nie. Na pewno. No. Dobra, no to ja odsuwam włosy, będę wykonywać razem z sobą ćwiczenia i teraz Marcelina nam pokaże parę jakichś takich ćwiczeń, które możemy sobie faktycznie wykonać samemu w domu,
I nawet nie, jakbyśmy nie korzystali z takiego masażu, prawda, profesjonalnego, to fajnie po prostu sobie stymulować tą twarz w domu. Tak, jak najbardziej. Tak naprawdę jest wskazane robić sobie takie ćwiczenia dwa razy dziennie, po kilka serii. Ja tu pokażę kilka, jakichś takich najprostszych, najłatwiejszych, gdzie można sobie wykonywać je, nie wiem, właśnie chwila, jakaś przerwa w pracy, czy przed snem, więc tutaj zajmie nam to tak naprawdę kilka minut, a efekty przy regularnym robieniu tych ćwiczeń naprawdę są fajne. Jest to mięśni mimicznych twarzy i przede wszystkim pozbycie się właśnie jakichś takich zmarszczek czy odświeżenie tej skóry, nie? Więc jak najbardziej proste ćwiczenia i dwa razy dziennie można sobie je wykonywać. Dokładnie, tylko trzeba robić. Dokładnie tak. Więc tak, zaczniemy sobie tutaj od takiej mobilizacji mięśni tutaj policzkowych, mięśni jarzmowych, ale też mięśni okrężnych oka. Układamy usta w takie literę O, O i w tym samym czasie mrużymy oczy. W takiej pozycji musimy wytrzymać 10 sekund. Ok, dobra, więc ja sobie będę liczyć, a my robimy ćwiczenie. Ok, więc tu wychodzimy z pozycji, więc można spokojnie rozluźnić mięśnie twarzy i to ćwiczenie możemy wykonywać 2-3 razy. To jest 3 powtórzenia. Tak naprawdę nam wystarczą, nie? Później skupimy się też na okolicach oczu, ale też czoła, więc tutaj możemy podziałać na te zmarszczki, takie poprzeczne czoła. Bardzo często się nam niestety pojawiają, tak? Dokładnie. Dużo się dziwimy. Więc tak, kładziemy sobie rękę, przykładamy rękę do czoła, tak, i mocno, tak żeby nie maszczyć tego czoła. I otwieramy mocno oczy, tak bardzo szeroko, jak najszerzej tylko potrafimy. I tak, i nie maszczymy czoła, to też jest bardzo ważne. I też w tej pozycji 10 sekund. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej. Okay. I też. To było cięższe. Ale fajnie, aktywizujemy sobie właśnie te mięśnie okrężne oka, więc bardzo, bardzo fajne też ćwiczenia, bardzo fajnie pomaga. Później też jeszcze na oczy coś fajnego. Wkładamy ręce w dornetkę i tutaj te dłonie, palce wskazujące na okolice brwi, kciuki przy skrzydełkach nosa, tak? I dociskamy te ręce do twarzy i otwieramy szeroko oczy i też 10 sekund wytrzymujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10. Ok. I też wychodzimy z pozycji, chwila odpoczynku dla tych oczu naszych. I teraz na opadające powieki ćwiczenie. To się przyda. To się przyda. Więc tak, palec środkowy i wskazujący. Środkowy na koniec brwi, łuk brwiowy, a wskazujący tutaj bliżej skroni. I naciągamy delikatnie tą skórę tutaj i odwracamy głowę w drugą stronę. I tak 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok. I druga strona. Tak? O, delikatnie, delikatnie tak podciągnąć tylko.
I znowu w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. No i mamy. Później ćwiczenie na tutaj okolice szyi, ale też fajnie nam wydatnia tej mięśnie żółtej, cały zarys szczęki, tak nam fajnie kształtuje. Siadamy prosto i wyciągamy szyję do góry, tak, na tak mniej więcej 45 stopni i układamy z ust te kciuki. O, żeby tutaj fajnie nam się mięśnie policzka napięły. I wytrzymujemy tak 5 sekund, później będzie w jedną stronę i w drugą stronę też po 5 sekund. Więc zaczynamy. Okej. I znowu wychodzimy z pozycji, troszeczkę rozluźniamy. Nic trudnego. No tutaj powiem Ci, że chyba najbardziej poczułam, w sensie tą pracę tych mięśni faktycznie. Też mięśni tej szyi, nie? Więc tak, to jest chyba najbardziej wyczuwalne. I teraz takie ćwiczenie na uniesienie policzków, wzmocnienie ich i takie naturalne wypełnienie. Usta nasuwamy na dolną szczękę, tak? A górne zęby wysuwamy do przodu. O, tak, mimika jest dziwna. Dobrze, dobrze, ćwiczymy. Ale naprawdę fajne ćwiczenie na uniesienie policzków. I tak 10 sekund. Okej. Okej. I tutaj też możesz poczuć, nie? Tak, na początku tutaj mi się wszystko zmarszczyło, ale potem popatrzyłam na ciebie, ustabilizowałam sobie to, więc tak. No bo też trzeba wiedzieć, jak to robić, prawda? Nie tak byle jak, tylko faktycznie przyłożyć się do tego, skupić na określonej partii mięśni. Tak, tak. I też właśnie, żeby właśnie dodatkowo, nie wiem, nie marszczyć czoła, czy tutaj jakiś ust gdzieś tam w jakiś inny sposób, tylko faktycznie się przyłożyć. Konkretne 10 sekund i właśnie tak spokojnie wyciszyć się też przy tym, żeby to był też relaks i przyjemność, tak? Przy jakiejś takiej pielęgnacji wieczornej czy porannej. No naprawdę nie trzeba dużo. A na koniec musimy troszeczkę rozluźnić te nasze mięśnie, więc delikatnie opukujemy sobie tutaj od czoła, właśnie okolice oczu, policzki, podbródek sobie musimy troszeczkę odklepać i przemasujemy delikatnie. Pamiętać, że zawsze ruchy do góry. Żeby nie ściągać w dół siebie. Dokładnie, bo niestety grawitacja działa. Dokładnie. No, super, bo tak by się wydawało. Przepraszam, że ci przerwam. Tak by się wydawało, że to jest takie właśnie dotykanie się, klepanie i tak dalej, ale naprawdę przy wprowadzeniu regularności można naprawdę poprawić właśnie czy owal, zarys tej twarzy, czy nawet ten przepływ limfy. Dokładnie, dokładnie tak. Więc proste ćwiczenia, tak naprawdę do znalezienia też w internecie, jest mnóstwo kont na Instagramie właśnie, mnóstwo dziewczyn bardzo inspirujących, czy na YouTubie, które też pokazują przeróżne, czy właśnie taką jogę twarzy, czy masaże, takie automasaże twarzy, których też warto skorzystać i spróbować właśnie czegoś takiego dla siebie. Super. To jeszcze na koniec, Marcelinko, bardzo bym Cię prosiła, żebyś przypomniała, gdzie można się na przykład zapisać na ten masaż do Ciebie i żebyś podała jakieś nam dane tutaj. Więc zapraszam do studia Figura Kraków Krowodrza w Krakowie przy ulicy Głowackiego 4. Super. I jak chcesz to powoływać się na Marcelinkę właśnie, że się oglądało live'a i chce się po prostu skorzystać, tak jak mówię, jest to bardzo, bardzo przyjemne.
Fajnie, że to trwa 1,5 godziny, bo to też jest takie oderwanie się zupełnie od swoich obowiązków. I naprawdę przechodzenie właśnie przez te fazy wszystkie, bo ty bardzo się przekładasz jakby do tego, żeby to wszystko po kolei następowało, to naprawdę powoduje jeszcze oczywiście rozmowa nasza i tak dalej, że człowiek totalnie zapomina o tym, co go otacza, czy są jakieś tam zmartwienia, czy problemy i naprawdę później zupełnie inaczej się funkcjonuje, bo nie dość, że widzimy wizualnie, jeśli chodzi tutaj o tą twarz, te policzki, tutaj brodę, naprawdę te napięcia, które większość z nas osób ma, no bo jednak siedzimy albo nosimy torebki na jednej stronie, gdzieś ten kręgosłup jest troszkę nadwyrężony, czy po prostu no trochę mało się ruszamy, prawda, więc te mięśnie są zastane, więc zupełnie inaczej się potem funkcjonuje i naprawdę nabiera się takiego wiatru w żagle. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Także super. Dobrze, Marcelinko, to ja już Cię nie zajmuję, bo wiem, że jeszcze dzisiaj masz troszkę pracy. Bardzo Ci serdecznie dziękujemy. Oczywiście live'a zapiszę, więc będziecie mogli skorzystać i ćwiczyć sobie. Ja na pewno sobie to powtórzę, bo nawet sobie pomyślałam, że te ćwiczenia, które bez użycia rąk są, to jak wieczorem się szczotkuję i mam taką bańkę chińską, to właśnie przy okazji mogę sobie też ćwiczyć. Najbardziej. No w każdym momencie, jak tylko mamy gdzieś tam wolne ręce, tak, czy chwilę dla siebie, to możemy zrobić takie proste ćwiczenia, nie? Dokładnie. Nawet w samochodzie w korku, jak siedzimy, to my tu będziemy się okrypywać kierowcy obok, ale wszelki może komuś dzień umilimy, także jak najbardziej można korzystać. Bardzo Ci serdecznie, Marcelinko, dziękuję, że się podzieliłaś z nami wiedzą. Bo tak naprawdę ten masaż kobiet jest coraz bardziej popularny, prawda? Ale tak nie do końca ktoś tam gdzieś usłyszał, ale nie wie właśnie. A tutaj mamy wszystko. Tak, mamy wszystko w figurce, dla kogo, jakie są przeciwwskazania, co to w ogóle jest, no i też mamy parę takich technik, które możemy zabrać ze sobą do domu. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję, live'a zapisuję i widzimy się oczywiście już jutro. Tak. Do zobaczenia, pa, pa. Dzięki, pa. Pa. Pa.